Brawl Stars i prawdziwi zadymiarze. Dziś pokażę wam 5 największych rage'y w tej grze. Niektórzy okazuje się, że nie potrafią wziąć przegranej na klatę i nieźle się przy tym wkurzają. Dlatego w tym odcinku będzie naprawdę dużo śmiechu i potężnych rage'y. Musisz zostać ze mną i zostawić łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Po więcej takich zwariowanych filmów. A, i napisz w komentarzu, czy masz już ferie, bo dzięki temu możesz zgarnąć aż 170 gem. Odpiszę na zwycięski komentarz. Jedziemy z tym śledziem. Powiem wam szczerze, że niektórzy gracze Brawl Stars to jest dla mnie naprawdę jakiś stan umysłu. Ale tylko niektórzy. Bo niektórzy potrafią naprawdę stracić rozum dla kilku pucharków, Star Powerów czy innych Power Cubesów. Przykładem właśnie jest ten gracz, który po przegranej w Brawl Stars wpadł w prawdziwy szał. I stracił rozum oraz godność człowieka na całe 32 sekundy. Bo tyle trwał jego rage. No. Zaczął bardzo kreatywnie od demolowania własnego domu. No powiem wam, że bardzo fajne czapki z głów za ten pomysł. Ale te krzyki to jest to, na co każdy z was czekał, klikając w ten film. To jest kwintesencja rage'a. Podoba mi się to. Oh my god, stop! Co on robi? Chyba sam nie ma pojęcia. Ale nie ma też pojęcia, jak źli będą jego rodzice, gdy zobaczą te wszystkie porozrzucane rzeczy. Zadymka siusiu na 100%. The freak up. Ale poczekajcie, bo on zbiega po tych schodach wcale nie bez powodu. Powód jest naprawdę poważny. Co za chwilę zobaczycie. Nie no, zakłada rękawice bokserskie. Trzymajcie mnie. Widać tutaj nasz kolega chce spróbować swoich sił w jakichś freakach. Jakieś fejmy czy inne gale myślę, że stoją przed nim otworem. W cudzysłowie. I got that all. What do you think so funny? I got that all. What do you think so funny? Właśnie, bawicie to? Zdjąć ci ten uśmiech z twarzy? A wy co myślicie o tym całym rage'u? Przesada czy nie? Napiszcie to w komentarzu tam na dole. Ale moi drodzy, poprzedni rage to jest mały pikuś, malutki pikuś przy tym, co zobaczycie właśnie teraz. To był wierzchołek góry lodowej, kropla w morzu, ziarenko piasku. Dobra, starczy już tych porównań. Ale muszę wam zdradzić w sekrecie, że to nagranie będzie naprawdę mocne. Przenosimy się do Brazylii, więc musicie mi wybaczyć, że nie przetłumaczę wam tego, co mówi, bo zwyczajnie nie znam tego języka, a żaden tłumacz sobie z tym totalnie nie radzi. Ale wiecie co? Tak naprawdę to tutaj nie ma co tłumaczyć, bo jest tutaj jeden wielki rage i krzyk. Brzmi to totalnie tak, jakby Brawl Stars przejął kontrolę nad jego umysłem. Ten dziwny, złowieszczy śmiech, mam zacząć się bać, czy co mam zrobić już? Drgam ze strachu. Brzmi to tak, jakby ktoś jakiś przycisnął mu przycisk na czole i on wtedy wydaje z siebie jakiś okrzyk. O, widzicie? U mnie też działa. Jak są tabliczki z napisem zły pies, to powinny być także tabliczki z napisem zły gracz Brawl Stars, żeby nikt do niego nie podchodził przypadkiem. No. Losowy rage generator to jest jakiś totalny odlot. Ten gość po prostu odleciał. I on jeszcze tak nawala w ten ekran, że słychać te wszystkie uderzenia. Najgorsze jest, że nic z tego nie wynika. Nie wiem jak wy, ale ja chciałbym mieć takiego gracza za sąsiada. Zaskoczyłem was? No bo wyobraźcie sobie, razem byśmy grali w Brawl Stars. Nawet nie musiałbym do niego pisać, tylko wystarczyłoby, że słyszałbym przez ścianę, że coś krzyczy i już od razu dołączałbym do jego lobby. No to jest złoty sąsiad, to jest złota myśl.
tym pozytywnym akcentem i tym pozytywnym krzykiem was zostawiam. Teraz pora na trzeci rage. Ale ten odcinek jest gruby. Za to widzowie sub i łapka w górę się należy. Bo my wznosimy się ponad ziemię z tym odcinkiem. Także będzie mi turbo miło, jeżeli docenicie ten odcinek. Bo ten gość nie docenia z kolei swojego pokoju. Bo robi z niego totalnie jeden wielki bajzel. A to wszystko dlatego, że w telefonie zaciął mu się Brawl Stars. I przez to przegrał swoją gierkę. Aż go z krzesła wywaliło, taki ma odrzut. My ocyny E. Telefon robi baju baj. Tylko na czym on teraz będzie grał, skoro nie ma wcale telefonu? Chyba sobie na kartce narysuje te Brawl Stars i będzie sobie grał oczami swojej wyobraźni. Ale telefon to mało, jeszcze szafka leci na ziemię. Zabiały! Nie no, na maksa ta reakcja poprawiła mi humor. Mam nadzieję, że wam też. Idealny rage, taki nie za mocny, nie za słaby prima sort. Zacznę od tego, że bardzo mi zależy, żebyście wysyłali mi swoje rage'e w Brawl Stars albo takie znalezione w internecie. Za każdy z nich, który użyję w swoim odcinku, dostaniesz aż 10 zł PSC. A linki lub całe nagrania wysyłajcie mi na mojego maila przemekbestgames@gmail.com. To tyle z ogłoszeń kanałowych, lecimy z czwóreczką. Widzicie, te przegrane w Brawl Stars mają jakąś taką dziwną moc. Skłaniają wszystkich do przemeblowań. Dziwne. Wcześniejszy ziom przestawiał szafkę, a tutaj przestawia jakąś pufę. Widzicie? Jak ja będę się przeprowadzał, to już wiem, co zrobię. Będę sobie przegrywał w Brawl Stars i od razu będę miał siłę i energię, żeby wszystko przemeblować i wynieść i w ogóle zrobić wielki jeden bajzel. Zdecydowane pozdrowienia za ten rage dla autora. Dziękuję, że jesteś. Brawl Stars, zadymiarze, o tym rage'u ciągle marzę. Tym muzycznym akcentem przechodzimy do kolejnego rage'a tego odcinka, który jest prawdziwą wisienką na torcie. Naszym Brawl Starsowym torcie oczywiście. Get out! Kolejny przykład gracza o nazwie Brawl Starsus Rageus, który nie udźwignął przegranej i nieźle się wkurzył. Yo! A ja już chciałem powiedzieć, że lepiej wyżyć się na materacu niż na telefonie. Cofam to, cofam te słowa, nic takiego nie powiedziałem. Oglądajcie filmy, które teraz wam się wyświetlają. Sub i łapka w górę. Hejo!